właśnie tym obiektem. Jednocześnie, no właśnie, tak pięknym, o tak wspaniałej historii, później ją miałem okazję poznać, a jednocześnie tak troszkę ukrytym tutaj wśród lasów, wśród jezior. I tak sobie pomyślałem, że na pewno zasługuje to miejsce na lepsze poznanie i na odkrycie. I tak się rzeczywiście stało. Ogromna zasługa tutaj przede wszystkim pani Krystyny i wszystkich wolontariuszy parafialnego zespołu Caritas, którzy na jednym ze spotkań, kiedy rzuciliśmy hasło szukamy miejsca na magazyn, szukamy miejsca na kolonie, od razu pospieszyli z propozycją, umówili spotkanie właśnie w Urzędzie Miasta i Gminy i tak to się jakoś pięknie potoczyło. Chciałem powiedzieć, Szanowni Państwo, że wdzięczność jest taką wspaniałą i piękną cechą i jestem zaskoczony, że tak naprawdę po tych zaledwie kilku latach tutaj bardziej nieco ożywionej działalności Caritas właśnie w Golczewie, no chcieliście aż w tak wspaniały sposób to docenić i wyróżnić, dlatego że no właśnie jest to znak tego, że potraficie podziękować. A odbieram to wyróżnienie, dla mnie ogromne wyróżnienie osobiście, jako tak naprawdę uznanie dla działalności tej organizacji charytatywnej, którą jest Caritas, czyli dla setek ludzi, którzy są zaangażowani właśnie w pomoc potrzebującym. Czy są to profesjonaliści w naszych ośrodkach, czy wolontariusze w parafialnych zespołach, czy po prostu ludzie dobrej woli, którzy swoją modlitwą, swoją ofiarą wspierają Caritas. Bardzo sobie to cenię, że społeczność Golczewa, ci, którzy są tutaj w tej chwili odpowiedzialni za tę gminę i radni, no i w ogóle mieszkańcy tutaj także zgromadzeni potrafią to dostrzec i w jaki sposób właśnie podziękować za to dobro, które czyni Caritas. Tak naprawdę nie czekamy na jakieś wielkie słowa uznania czy podziękowania, ponieważ przykazanie miłości mówi, żeby może na tym świecie na nagrodę nie czekać, żeby nas nie ominęła ta wieczna nagroda, ale na pewno sami rozumiecie, jak jest mi dzisiaj miło, że takie podziękowanie, taka forma wyróżnienia i też dla mnie osobiście tak wspaniałe tytuły zostały przyznane. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jest to dla mnie również zobowiązanie do dalszej jakiejś pracy, także na rzecz mojego nowego miasta, nowej ojczyzny. A jednocześnie chciałbym powiedzieć, że bez pani Krystyny, bez pana Sławka Kolasińskiego, który w tym magazynie pracuje, jest oddany. I wszystkich ludzi, którzy jako wolontariusze Caritas, jako tutejsi mieszkańcy i pan burmistrz, i pani dyrektor szkoły, i również pan nadleśniczy. No, wszyscy, nie potrafię wszystkich wymienić w tej chwili z imienia i nazwiska, ale to jest nasz wspólny sukces i za to jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Szczęść Boże.